Hello na kanale. Jak widać u nas w Norwegii, zima nie odpuszcza. Śniegu całkiem sporo i ciągle pada więcej i więcej. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, co myślą o nas, o Polakach w Norwegii, Norwedzy, a przede wszystkim starsze pokolenie, z którym mam codziennie styczność, dzień w dzień w pracy. Dla tych, co nie wiedzą, mam filmik Sprzątaczka w Norwegii. Sprzątam na hospicjum, jest mi z tym dobrze. I co? No i właśnie dzisiaj chciałam Wam przedstawić, jak to wygląda, co nas myślą Polacy, bo na pewno spotkaliście się z opinią, że Polacy złodzieje, że kradną auta, że piją i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie zapominajmy o plusach, takich jak, że polska gościnność, polska taka otwartość, właśnie pracowitość, ambicje. No to jest też bardzo ważny punkt, żeby przypomnieć o tym, no bo nie same minusy, ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim jestem mile zaskoczona o tym, co mówią o nas Norwedzy i starsi, i młodsi, ale po kolei. Zaczniemy od tego starszego pokolenia, które właśnie spotykam na hospicjum. O, na początku chcę powiedzieć, że właśnie to są wszystko moje opinie, sytuacje, z którymi ja się spotkałam. I na pewno też mogą być inne rzeczy, o których mówią, ale na przykład ja ich nie doświadczyłam, dlatego po prostu wspominam tylko o tym, co ja słyszałam na przestrzeni kilku lat, jak jestem w Norwegii. Tak więc zaczynamy! Pierwszą rzeczą, o której muszę powiedzieć, to jak na przykład jestem na hospicjum i dziadki oczywiście od razu słyszą, że jestem Norweżką i widzą. Chociaż czasem powiem Wam szczerze, że zobaczą blond włosy i już myślą, że Norweżka, ale mi się wydaje, że tak po prostu coś ściemniają. No ale po głosie wiadomo, ja się tu nie urodziłam. Za bardzo też na kurs norweskiego nie chodziłam. Wszystko praktycznie nauczyłam się sama. I na pewno po akcencie słychać, że jesteśmy właśnie ze wschodnich stron Europy. No i słychać ten akcent polski, no nie ma co tu kłamać. Oczywiście wszystko jest do wyuczenia. No ale nie o tym dzisiejszy film. No i właśnie czasem jak przychodzę i właśnie słyszą, że na pewno nie Norweżka. Czekajcie, tak mocno zaczęło coś padać. No to mówią, skąd jesteś? Mówią, że jesteś Norweżka? A ja mówię, że nie, że jestem z Polski. O nie, o. I tak, zazwyczaj jest dwie opcje. Albo byli w Polsce. Wspomniałem, że byli w Polsce. Albo znają kogoś z Polski. I powiem Wam, że ani razu nie spotkałam się, żeby powiedzieli jakieś złe słowo o Polakach. Ale może dlatego, że też ludzie nie są chętni mówić złych rzeczy do kogoś z kraju, o którym jest mowa. Ale może i dobrze, lepiej słyszeć miłe rzeczy na temat rodaków i tak dalej. Przede wszystkim nie spotkałam się ani razu, żeby mówili coś o piciu alkoholu, że właśnie Polacy dużo piją. Raz tylko zdarzyło mi się na hospicjum, że z dziadkiem sobie tam gadałam, hi hi hi, ha ha. A nagle się pyta, skąd jesteś? Powiedziałam, no z Polski. I dziadek jak usłyszał hasło, że z Polski, głowa w drugą stronę, cisza, już nigdy się do mnie nie odezwał. Ja takie, tyfy. No ale wiecie co, z drugiej strony ja tam lubię, jak dziadki właśnie nie dyskutują ze mną. To ja szybko wpadam na pokój, robię swoje i następny, bo jak zagadują, to czasem, wiecie, nawet głupio wyjść, bo oni tylko czekają na ciebie, aż zaczniesz z nimi gadać, bo się nudzą. A wiecie, jak macie full pokoi do zrobienia i z każdym dziadkiem trochę pogadać, no to czas ucieka. Ale ja i tak trochę za dużo z nimi gadam. A potem mówię, kurczę, już bym akurat tu miała skończoną tą część, się zagadałam, jeszcze tyle roboty. No ale zawsze jakieś plusy, no bo uczę się dzięki temu też języka. A ja lubię się uczyć i właśnie dowiadywać nowych rzeczy i tak dalej. Jest jeden dziadek mi się taki kiedyś trafił. O Jezu, normalnie. Ja to miałam łzy w oczach, jak on wyjeżdżał. Ja też jestem taka mocno uczuciowa. Ale jak widzę, że ktoś płacze, to mi się też chce płakać. Jestem właśnie taka beksa trochę. I chyba trochę przestało. No i miałam takiego dziadka, co właśnie kiedyś się mnie pytał, skąd ja jestem. No i ja mówię mu, że z Polski.
A dziadek, bo to są takie dziadki, wiecie, koło 90, koło setki, bardzo często nawet ponad setkę. I dziadek, jak usłyszał, że jestem z Polski, to on zaraz rękę na serce. I że on uwielbia Polaków, że on pamięta, jak była bitwa o Narwik, że Polacy pomagali, że właśnie, że wiecie, że szacunek i tak dalej, on miał łzy w oczach. Jak to mówił, że on docenia, że on kocha Polaków i że on czasem jak właśnie wie, że teraz jest dużo Polaków w Norwegii, niektórzy może trochę narzekają. No bo wiecie, tak samo jak w Polsce przyjeżdżają Ukraińcy, przyjeżdżają ludzie z innych, zmachałam się, z innych państw, no to czasem niektórzy, no ja nie, ale niektórzy tak myślą, że o, że robotę zabierają i tak dalej. No przecież nie zabierają. Tak samo jak w Norwegii, czy Norwegzy tak bardzo kwapią się do sprzątania, no nie. No więc ktoś musi to robić. Tak więc ten dziadek był taki kochany i zawsze tak się cieszył, jak przychodziła mi. No na złego słowa nigdy nie powiedział Polaka. On mówi, że on pamięta stare czasy i że taką pomoc Polacy dali, że on nigdy tego nie zapomni i zawsze swojej rodzinie będzie mówił jak najlepsze rzeczy o Polakach. No i to było takie miłe, wiecie. Każdy lubi, jak o nim się mówi coś miłego. Nawet nie konkretnie, że o mnie, bo wiadomo, ja z tym nie mam nic wspólnego za bardzo. No ale właśnie jako o narodzie jakieś pozytywne rzeczy. No i ten dziadziuś, pamiętam, on się długo dosyć u mnie był tam na hospicjum. Jak on już odjeżdżał, no to on tak już łzy miał w oczach i właśnie smutno było. Myślę, że jeszcze już się nigdy nie zobaczyłem pewnie. Widzę, że głosłami, jestem chorym. No. No i dziadek pojechał do domu, nie? No jak w takim wieku jest, no to no bardzo możliwe, trochę się podleczył u nas, no i pojechał do siebie. No to taki fajny był dziadziuś. Właśnie czasem takie się fajne dziadki trafią te babcie. Na hospicjum już naprawdę spoko. Jak swoje własne. No ale przechodząc właśnie do tematu, co sądzą o nas właśnie Norwegowie. Przede wszystkim pracowici, sumienni, właśnie obowiązkowi, dokładni, ambitni. No jeśli chodzi o polskich budowlańców, to u co drugiego dziadka babci robił jakiś Polak. I zawsze, ale to zawsze same pozytywy. I specjalista, i od płytek, od elektryki, od wszystkiego. Tak więc w Norwegii jesteśmy uznawani za takich właśnie ambitnych, pracowitych i właśnie bardzo dobrych w swoim fachu. Że dziadki czasem się dziwią, kurczę, że taki młody chłopak przyjechał, no wszystko miał zrobić, jak to jest możliwe? No po prostu tak jest, że często właśnie czy od ojca, czy od dziadka w rodzinie się od małego uczy, coś podgląda. No i wtedy mamy jakieś tam doświadczenie już w zawodzie i w tym fachu, który robimy. Norwezy są crazy. Deszcz, jak nie się koni biegają, to jest normalny szacun. Masakra. Rano czasem jadę, kurczę, za wirucha minus 20 biegają. Ja jestem zmęczona z całego patrzenia na to. I teraz idę pod górkę, już mam zadyszkę. No dobra, tak więc same pozytywy. Płytkarze właśnie, cieśle szalunkowi. Właśnie tu są konstrukcje z drewna, jeśli chodzi o domy. To naprawdę mam dobrych specjalistów. I nawet jak właśnie u nas w Polsce za bardzo się nie stosuje właśnie budownictwa z konstrukcji drewnianych, no to widzicie, Polacy przyjadą, moment się nauczą, oni chcą pracować. Norwegowie to wiedzą, że oni chcą pracować, oni chcą dobrze pracować. A Norwegzy? Oczywiście nie mówię, że o wszystkich, tak samo nie można powiedzieć, że każdy Polak super pracuje. Ale mamy w sobie taką ambicję, że my chcemy dobrze pracować, zrobić dobrze, że właśnie nikt nie narzekał za bardzo, żeby nie słuchać potem jakiejś, wiecie, że coś jest źle zrobione. My jak mamy coś zrobić, chcemy zrobić dobrze, żeby byli po prostu klienci zadowoleni. A Norwegowie mają trochę, oni też są inaczej wychowani. To jest, oni wszystko mogą, oni nie muszą, bez stresu, no jest czas. A tak, że się poprawi, przejdzie tam. A jednak Polacy mają tak, że oni chcą pracować i chcą dobrze pracować. Więc nie myślą w ogóle o nas jako o złodziejach. Zwłaszcza to tak dziadki, jak mówię, ci co mają z nami styczność. Tego właśnie dobry pracownik, ambitny, złota rączka. Wszyscy wszystko umieją, oni wszystko umieją. Jeden przyjdzie, zrobi płytki, to, tamto. Tak więc sami widzicie. Same plusy.
Więc potem, poza tym jednym dziadkiem, co się odwrócił, jak usłyszał, że jestem z Polski, to żadnych nie było takich sytuacji, żeby ktoś coś gadał, że coś mu tam, wiecie, Polak to wiecie. Ale też miałam okazję posłuchać, co młodsze pokolenie myśli o Polakach. I na pewno spotkaliście się z tym. Zobacz, jaki crazol jedzie kolejny na nartach. What? Mówię, ostatnio pod blokiem też babcia tam sobie śmigała na biegówkach. Dobra, wracając do tematu znowu. Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, no to z tym jest różnie. Na pewno spotkaliście się z tym, że o Polkach często się mówi, jako o takich dziewczynach ze wschodu, że na kasę lecą, że są łatwe może i tak dalej. I tutaj się z tym... Mówiłam, że się z tym nie zgadzam. Uważam, że jeśli ktoś chce znaleźć takie osoby, no to zawsze znajdzie. Młodzi Norwedzy jeżdżą do Polski, do Gdańska, do Krakowa, bo jest blisko i tanio. Jadą tam na imprezę i przy okazji może właśnie jakiś tam dodatek do imprezy. Więc się po prostu... I oni potem mówią, że takie są te dziewczyny. Ale te dziewczyny tak samo polują na takich, więc trafił swój na swego. I to właśnie nie znaczy, że takie są, tylko po prostu są tacy. Akurat trafił na takiego, jak oni sami. Na przykład jeśli tam byłam kiedyś na portalach randkowych i właśnie pisałam z norasami, no to jesteś na patoczu taki temat, bo oni mówią absolutnie, że on chce mieć dziewczynę Polkę, bo tak, Norweżki, że są leniwe, że im się nie chce, że one lubią się bawić, imprezy non-stop, jeśli chodzi o takie jakieś właśnie bardziej ustatkowane życie, to nie bardzo. No one się nie kwapią do pracy, no tak pisali. Oni wiedzą, że Polki są pracowite i do roboty pójdą i w domu zrobią. I myślę, że to nie było w sensie, że wiecie, Polka kura domowa, wszystko zrobi, do obiad zrobi, pójdzie do roboty i tak dalej. To po prostu właśnie kwestia tego, że Norweżki lubią się bawić, nie lubią się przemęczać i nie chcą im się pracować. Też wiecie, z jednej strony ciężko mi powiedzieć, no bo z młodymi nie mam za dużo do czynienia. Ale właśnie z tego, co pisałam, no to nie wzięło się znikąd, że Norwedzy tak piszą właśnie. Oni mają na pewno większe doświadczenie z dziewczynami z Norwegii. Powiem wam, Norwegia całkiem inaczej, to jest wychowanie. Oni w wieku 13 lat już wiedzą, jak się dzieci robi. No co w Polsce jest nie do pomyślenia, oni już mają pierwsze stosunki w tym wieku. Ja jak słyszę coś takiego, że osoby 13-14 lat już, kurczę, mają pierwszy raz za sobą, to jestem w szoku. A tutaj to jest norma. Tutaj to jest norma i nikogo to nie szokuje, więc to jest różnica kulturowa też. Więc jak ktoś mówi, że właśnie Polki jakieś są łatwe czy coś, no to tak jak powiedziałam, jeśli ktoś trafi na taką, to po prostu takiej szuka. Jak kogoś takiego szukam, to zawsze znajdzie, więc nie można tutaj generalizować. Też nie chcę tak samo mówić o Norweżkach. Różnica kulturowa i tyle. I kiedyś jakiś Norweg pisał, że też w Norwegii jest zimno, więc Norweżki mają inne podejście, bo trzeba się ugrzać. Tak to ujął. No i na tym skończmy. Ale jeśli wracając do tematu, co nas myślą Norwedzy, no to właśnie przede wszystkim pracowici, ambitni. Oj, gdzieś tu pożenia świata. Pracowici, ambitni, właśnie zdolni. Tacy, że wszystko chcą mieć na tip-top. A przede wszystkim wiedzą, że jesteśmy mili. Także, zapomniałabym wspomnieć, że my mówimy wprost to, co myślimy. Norwegowie nie mają czegoś takiego, oni trochę naokoło i oni, ciężko mi powiedzieć chyba, że coś nie pasuje mi w tobie na przykład. A my jesteśmy bardziej tacy, jak nam coś nie pasuje, to my powiemy to. A oni tak się czają, bo nie chcą nikogo urazić. I właśnie im to pasuje, że my jesteśmy po prostu sobą i mówimy, co myślimy. A nie jak takie trochę ciepłe kluchy są Norwedzy, że nie pasuje mi, nie powiedzą ci. Za plecami będą grać, ale ci nie powiedzą. A my w końcu jesteśmy tacy, no, że no nie pasuje nam, to mówimy. Bilans jest taki, że za granicą mamy w Norwegii przede wszystkim dobrą opinię. Tak samo dobrze mówią lekarze, dentyści. Norwedzy latają do Polski właśnie, żeby korzystać z tych usług. Po pierwsze jest tanio, a po drugie mamy dobrych specjalistów, więc zdanie jest u nas takie. Dobrzy specjaliści, pracowici, ambitni, gościnni i uprzejmi. Uprzejmi też jest, chociaż Norwegowie też są, bo jak ich widzicie, to zawsze hej, hej i tak dalej, że się witają z tobą, nawet jakoś nie znasz, przechodzą obok ciebie i powiedzą ci hej, hej.
Ale mi się też taka trochę może inna uprzejmość minęła, jakaś godzinka odkąd nagrywałam, już trochę się ciemniło. Zapomniałam całkiem wspomnieć o kwestii, co Norwegowie myślą o Polsce. I tak jak to na moim hospicjum często bywa, że dziadki były w Polsce jakieś 30, 40, czasem nawet 50 lat temu. Więc trochę ciężko się do tego odnieść, ale oni zawsze mówią, że Polska piękna, piękna i ładna. No ale jak wiecie, mówią mi, że byli tam 50 lat temu, tak sobie się trochę... No wiecie, trochę się różni. Ale ci, co byli jakieś 10 lat temu, to zawsze mówią, że piękne miasta. Kraków, Gdańsk, Warszawa oczywiście. Bardzo mi się właśnie Kraków podoba ze względu na zabytkową architekturę, tą czerwoną cegłę. Też jest często zamek w Malborku. Wieliczka im się podoba, a przede wszystkim polskie jedzenie i sklepy. Jak możecie zobaczyć w filmie, który ostatnio wstawiłam, ceny w Norwegii i w Polsce, byłam tam w takim typowym sklepie spożywczym i naprawdę jeśli chodzi o wybór jedzenia, to jest strasznie słabo w Norwegii, więc jak taki Norweg przyjedzie do Polski, czy to na właśnie zakupy jakieś tam na ubrania i tak dalej, do galerii czy do spożywczaka, no to oni mają, są w raju, są w raju. Uwielbiają oczywiście polską kiełbasę w Norwegii. No ciężko dobrą kiełbasę. Tak, o parówek to tu w ogóle szkoda gadać. A my w Polsce mamy właśnie dobrą kiełbaskę, dobre jedzonko, im bardzo smakuje właśnie jeżurek. I oczywiście pierogi, bo pierogi to chyba wszystkim smakują. Bigos lubią Norwegii, tak. Że jest spokojnie, że jest bezpiecznie. Mówią, że ludzie są mili, że wszyscy rozmawiają po angielsku. Właśnie niektórzy tak mówią, że nie, że po angielsku to nie, że nie umią, ale no taka jest prawda, że każdy w Polsce mówi po angielsku. W szkole mamy angielski, więc jako tako się dogadamy, a jak nie możemy się dogadać, to próbujemy. Kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć. Norwedzy bardzo interesują się tym, co dzieje się w Polsce. Codziennie sprzątam u dziadków pokoje na hospicjum. Zawsze telewizor włączony na fulla, 24 na dobę. I wiecie, jaka sytuacja polityczna teraz w Polsce, jakie się akcje dzieją. To Norwedzy wstają się za głowę, o co to chodzi. Więc oni są w szoku, że w Polsce jest jak jest. Oni tego nie rozumieją, co to za cyrk. Ale ja tu w kwestie polityczne nie chcę się zagłębiać. Wiecie sami, co się dzieje. Masakra. Więc na pewno myślą, że mamy trochę dziwną politykę, dziwnych polityków. Lekko mówiąc. Jeszcze muszę na pewno wspomnieć o naszych sportowcach. Norwedzy lubią oczywiście sporty zimowe. Adam Małysz, Kamil Stoch, Piotr Żyła. Iga Świątek też ostatnio jest na topie. Oczywiście Justyna Kowalczyk. No, wiedzą, że mamy dobrych sportowców. Zawsze mówią, no, nice, że Polska ma się czym chwalić. No, ale to jest prawda, no, nie da się zaprzeczyć, że jednak nasi czasem, wiadomo, raz się uda, raz się nie uda. To jest sport, raz się wygrywa, raz przegrywa. Ale jednak znajdujemy się bardzo często w czołówkach. I zajmujemy dobre miejsca, tak więc super, jak najbardziej fajnie, że właśnie Polska jest dobrze reprezentowana, oby tak dalej i tyle. Tak więc mamy dobrą opinię w Norwegii i myślę, że sami musimy więcej myśleć o sobie pozytywnie, bo nie jest źle. Myślę, że naprawdę pozytywnie o nas myślą i musimy być z tego dumni. Bo zobaczcie, jak się zmieniło właśnie postrzeganie Polaków na przestrzeni lat. A to czyja zasługa? Nasza. Tak więc następnego odcinka wpadajcie do nas na Instagram. Taka sama nazwa jak na YouTubie, IkeStressVlog. I do następnego. Pa, pa!